Jeszcze chwilkę poczekamy, aż wszyscy wejdą. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze raz dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze w ramach projektu Młodzi w Akcji, który jest realizowany wspólnie z Fundacją Pole Dialogu i jest finansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa. Na dzisiejszym webinarze będziemy mieli taki przegląd nowych narzędzi online do prowadzenia ciekawszej lekcji właśnie online. Na sam koniec wydarzenia podamy link do zaświadczeń, także proszę być cierpliwym i wysłuchać dzisiejszego webinaru. Dopiero dziś, jak Agnieszka będzie kończyć, to podamy link do zaświadczeń, które będzie trzeba sobie skopiować i zapisać. Z technicznych rzeczy, gdyby coś się działo, to prosimy pisać też na czacie. Będzie nam bardzo też miło, jeżeli napiszecie Państwo, skąd jesteście. Webinar będzie trwał półtorej godziny. Tak przewidujemy, możliwe, że się skończy wcześniej, ale zazwyczaj to około pół godziny. Zapraszam również na stronę Angażuj Obywatelsko SCO. Tam znajdziecie Państwo więcej informacji i webinarów, z których można też uzyskać zaświadczenia. Ja się w tym momencie wyłączam. Oddaję głos Agnieszce Jarmu, która dzisiaj poprowadzi ten webinar. Okej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I tak jak Ania powiedziała, nazywam się Agnieszka Jarmuł. Na co dzień pracuję w Fundacji Piąte Medium, która ma siedzibę w Lublinie. Zajmujemy się przede wszystkim edukacją medialną i edukacją obywatelską. Stąd też mój pobyt tutaj dzisiaj z Państwem. Na dzisiejszym spotkaniu zaprezentuję Państwu kilka narzędzi, które mam nadzieję przydadzą Wam się w pracy z uczniami, uczennicami. Nie będzie to też tylko prezentacja, gdzie będę mówiła, ale zaproszę też Państwa do kilku aktywności, tak żebyście mogli też w praktyce przetestować to, jak możecie wykorzystać te narzędzia ze swoimi uczniami i też żebyście zobaczyli po prostu, jak one działają, żeby nie był to też po prostu suchy wykład. Pierwszą rzeczą, tak, no jakby tutaj powiedziałam, jakby we wstępie, czyli skupimy się na tym rzeczywiście, jak angażować uczniów, uczennice, co zrobić, żeby oni na tych lekcjach rzeczywiście byli, żeby nie były to lekcje, gdzie tylko logują się na koncie i bardzo często są duchami, których nie słychać, których nie widać. I mam nadzieję, że te kilka narzędzi, które Państwu zaprezentuję, jakoś rzeczywiście pomogą ich zaktywizować. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zasady współpracy, to pamiętajcie, że pomoc techniczną, jeżeli coś by Wam nie działało, to jest pomoc ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej, ze strony Darii i Ani, wiem, że dziewczyny czuwają. I ja oczywiście też będę zerkała na czat, ale jeżeli coś by Wam nie działało, to przede wszystkim możecie pisać na czacie, ale też możecie pisać w wiadomości prywatnej bezpośrednio do Ani lub Darii, która skrywa się pod nazwą Centrum Edukacji Obywatelskiej. Drugim takim punktem zasad to jest to, że staramy się dzisiaj dawać ze siebie jak najwięcej, uważnie słuchamy. Wiem, że Państwo są po całym dniu zajęć spędzonych przed komputerem, więc wiem, że może być z tym czasem trudno, ale zachęcam Was do tego, żeby skoro już tutaj przyszliście, to żebyście spróbowali jak najwięcej z tego dzisiejszego szkolenia dla siebie wziąć.
Pamiętajcie też o tym, że jesteśmy tutaj na różnym poziomie zaawansowania technologicznego. Dla kogoś pewne rzeczy będą zupełnie oczywiste, dla kogoś mogą być w ogóle trudne albo nieznane, więc czasami być może będę się skupiała na jakichś rzeczach, które mogą być dla jednych z Was oczywiste. Więc proszę Was po prostu o taką wyrozumiałość, cierpliwość na to. No i ostatnia rzecz, zwracamy się do siebie po imieniu, Wy możecie do mnie śmiało pisać po imieniu na czacie. Przypominam, że nazywam się Agnieszka, ja także, jeżeli będę chciała do kogoś z Państwa zwrócić się bezpośrednio, to pozwolę sobie mówić po imieniu. Pierwszą rzeczą, do której chciałabym Was zaprosić, tak, żebym mogła się o Was dowiedzieć chociaż troszeczkę więcej, ponieważ w tej formie webinarowej jest to rzeczywiście bardzo trudne, to chciałabym Was zaprosić do takiej aktywności, w której wyświetlę Wam już za chwileczkę coś, co przypomina koło fortuny. I to też jest narzędzie, które oczywiście możecie wykorzystać z Waszymi uczniami i uczennicami do tego, żeby w jakiś sposób ich aktywizować. I ja chciałabym Państwa zaprosić do zabawy, gdzie za chwileczkę zakręcę tym kołem. I koło wybierze nam którąś z literek i proszę Was, żeby te osoby, które mają imię na daną literę, napisały na czacie, gdzie chciałyby pojechać na wakacje, kiedy już skończy się cały koronawirus i będzie można bezpiecznie podróżować za granicę, a może te wakacje gdzieś w Polsce, w jakieś konkretne miejsce. Także losuję literkę. Wypadła nam literka K. Także wszystkie osoby, które skrywają się na czacie pod literą K, proszę, żeby napisały na czacie, gdzie chciałyby wybrać się na wakacje. A ja już za chwileczkę pokażę Wam, jak w ogóle takie... Kamil pisze, że Gruzja, Ula, że Kołobrzeg. Mamy Nowy Jork, super, daleko, Kasia pisze, Koszyńska. Turcja, kolejna Kasia. I słuchajcie, ja w międzyczasie pokażę Wam, jak w ogóle takie koło fortuny działa. Żeby po pierwsze narzędzie nazywa się Wheels of Name. Ja już Wam przeklejam też na czacie, żebyście mieli. O, pojawiły nam się jeszcze Włochy w międzyczasie. I jak tworzymy swoje własne koło fortuny? Już sobie zrobię tak. Okej, dobra. O, już, dobrze. Zobaczcie, tutaj w tym polu, gdzie mam pole do wpisania imion, ale tak naprawdę to nie muszą być imiona, to może być co tylko będziecie chcieli, ale ja przypuśćmy, że to będzie takie koło fortuny, które ma wskazywać na imiona, ale no przypuśćmy, że na przykład, nie wiem, możecie wpisać sobie nazwy kolorów i uczniowie, kiedy wyskoczy jakiś kolor, będą musieli, nie wiem, w młodszych klasach na przykład odpowiadać na pytanie, nie wiem, na przykład jakie owoce są czerwone, ale ja tutaj już pokażę Państwu. Czyli tak, po prostu wpisujemy, tak jak widzicie, te rzeczy, które tutaj wpisałam, one pojawiają się na naszym kole fortuny i kiedy klikam na to kółko w środku,
ponownie wybiera się dane pole. I tak jak za chwileczkę zobaczycie, to co też wcześniej, wyskoczył nam, kto został wybrany i widzicie też to konfetti, które się wyświetliło. I ono tutaj wyskakuje, tutaj można wybrać też inne rzeczy, które chcielibyście dodać. Wyświetla się tutaj, słychać tutaj też dźwięk, którego wy nie słyszycie, ponieważ nie chciałam jakby sprawiać problemów, żeby Państwo jakby podłączenia na Click Meetingu, ale tutaj się wyświetlają słychać fanfary, oklaski. Co jeszcze? Tak jak widzieliście, kiedy wyświetliła się osoba, która została wybrana, to albo mogłam tę osobę usunąć, albo zamknąć. Kiedy zamykam, ta osoba cały czas jest widoczna na kole. Kiedy kliknęłam sobie usuń, tak jak poprzednio, to ta osoba z koła znika. I swoje koło fortuny możecie dostosować, klikając tutaj na to pole dostosuj. Możecie wybrać, jak długo będzie trwało kręcenie, jaki będzie dźwięk, kiedy te pola się kręcą. Tutaj u mnie był tykający, ale jak widzicie, to może być jakaś muzyka ska, to może być muzyka fortepianowa, może być dramatyczna muzyka, bardzo ją lubię. Możecie wybrać, ile w ogóle może być tych maksymalna liczba nazw na kole. Jak się domyślacie, przy 500 to tam ledwo będzie coś widać. Możecie też właśnie wybrać, co wydarzy się po skończeniu. U mnie były stłumione oklaski, ale to mogą być fanfary. Nie wiem, co to jest, żal, szczerze mówiąc. Może być budzik, może być czytanie właśnie tej zwycięskiej nazwy. No i widzicie konfetti, mogę wybrać, jaka wiadomość wyskoczy na koniec. Mogę też wybrać sobie kolory. Ja zmienię sobie na przykład tutaj na to i na to. I zobaczcie, moje koło się zmieniło. No i na samym końcu mogę wybrać obraz, który wyświetli się na środku koła, więc jeżeli chcecie, żeby to było coś specjalnego, to możecie taką rzecz też dodać. Także widzicie, w tym moim kole pojawiło się teraz to zdjęcie, które dodałam. Także to jest to pierwsze narzędzie, które chciałam Wam pokazać, które można wykorzystać z uczniami do bardzo wielu przeróżnych aktywności. Dobra. Może trzeba zminimalizować. Nie wiem, Kasia napisała, że może trzeba zminimalizować okienko z panią. Nie jestem pewna. Aha, widzę, że tam były jakieś problemy u jednej z osób. Dobrze, tak, jakby tam... Okej, widzę, że było okej. Już się przestraszyłam, że czego nie było widać. Ktoś zadał pytanie, do ilu osób? Do 500, tak jak mogliście zobaczyć już później, jak opowiadałam o narzędziu. Dzisiaj zajmiemy się chyba około 8 narzędziami. Pierwsze jest już za nami. Pierwsze narzędzie, które chciałabym Wam pokazać. Pani Ela, nie widzę prezentacji, co zrobić? No tutaj mam nadzieję, że dziewczyny z CEO jakoś pomogą, bo u mnie już na pewno ona już u mnie jest widoczna.
Odświeżyć, ok, dobrze. Pierwsze narzędzie, które chciałabym Wam pokazać, to narzędzie ZUB. Nie jestem pewna, czy to tak się na pewno czyta, bo w ogóle nie znam tego słowa z języka angielskiego. Próbowałam dzisiaj googlać, nie mam nadal pojęcia, ale to narzędzie służy do tworzenia postów na Facebooka, Snapchata, Instagrama, ale nie takich zwykłych postów, bo postów fejkowych, czyli postów nieprawdziwych. I już Wam pokazuję, jak dokładnie to narzędzie działa. Ok. Stronkę już Wam link od razu wysyłam, tak żebyście mieli. O, proszę. I narzędzie służy, tak jak widzicie, do generowania fejkowych postów. I jak można je wykorzystywać edukacyjnie? Ja pomyślałam sobie, że można je wykorzystywać na przykład w taki sposób, że można na nim prowadzić rozmowy, czaty pomiędzy przeróżnymi osobami. Ja z wykształcenia jestem polonistką, jestem po filologii polskiej, więc oczywiście do głowy przyszedł mi jakiś polonistyczny przykład. I tak, już Wam pokazuję. Możemy, tak jak widzieliście, możemy przygotowywać te fejkowe posty na przeróżne platformy, czyli na Instagrama, na Facebooka, na Twittera, na Snapchata. Widzę, że tutaj też na iPhone'a, na WhatsAppa. My przygotujemy sobie na Facebooka. Można przygotowywać posty, można przygotowywać czaty. My przygotujemy sobie posta. I tak, pierwsza rzecz, która tutaj nam się wyświetla, to żebyśmy wybrali sobie zdjęcie profilowe. Ja już sobie wcześniej przygotowałam. Wybieram sobie Adama Mickiewicza. Widzicie, wyświetla mi się, że jest to post Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz stworzy sobie post z książką i napisze na przykład: uwaga, uwaga, napisałem nową książkę. Ok. Mamy post, możemy sobie ustawić tutaj, ile w ogóle Adam Mickiewicz dostał lajków, niech będzie 66 znacząco. Możemy, jakby tutaj możemy przeróżne rzeczy, tak jak widzicie, że ktoś uwielbia te serduszka, że ktoś lajkuje, że ktoś klika wow. Aha, tutaj haha, za dużo, wow. Ile w ogóle komentarzy zostało tutaj wpisanych, niech będzie, że 66 dostał Mickiewicz tych komentarzy. I kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, to możecie dodać komentarze. Ja sobie dodam komentarz od Juliusza Słowackiego. No i niech Juliusz Słowacki... Juliusz Słowacki, nie napiszę, o nie, mroczny żart, niech będzie, umrał na suchoty. Okej. Okej. I mamy Juliusz Słowacki, odpowiedział, widzicie, znowu mogę na przykład dodać, że wszyscy kliknęli, że smutne. Okej, coś mi się tutaj nie zmieniło. Nie wiem czemu. Aha, dobra, tutaj już powinno być ok. Coś nie chce się zmienić, chyba wiecie, jakby czasami niestety nowe media. Zmienimy tutaj jeszcze nazwę, że to jest Adam
Mickiewicz. Mickiewicz. OK. No i mamy, mamy post. Kliknijmy mu, że on jest w, we Francji. OK, mamy Adam Mickiewicz we Francji. Klikam sobie na zapisz swój post. Post mi się zapisuje. Pobieram post. OK, i post pobrany. Widzicie, mam tutaj post, który napisał Adam Mickiewicz. Mamy komentarz od Juliusza Słowackiego. No i ja sobie pomyślałam o tym narzędziu w, jako przykładzie na przykład na to, że możemy uczniów poprosić o to, żeby napisali dialogi, które, które mogliby przeprowadzić bohaterowie jakiejś książki. Nie wiem, w przypadku jakichś innych przedmiotów, szczerze mówiąc trudno, no w biologii jakby tak, na przykład w geografii to rzeczywiście mogą być też jakieś, w historii to mogą być też jakieś dialogi, które, które oni prowadzą. Jakby w przypadku, jakby myślę, że to jest narzędzie, które bardzo fajnie mogłoby sprawdzać wiedzę, jakby też z takim naciskiem, żeby uczniowie nie jakby nie tworzyli dialogów w stylu haha, ej zobacz, tylko rzeczywiście, żeby poprosić ich o stworzenie takich dialogów, które by sprawdzały, czy książkę przeczytali, czy znają jakby jakiś dany wycinek z historii. Te posty oczywiście, tak jak widzicie, można, można zapisać. Kamil pisze, że zastanawiał się, jak ugryźć promocję szkoły. Ma super pomysł. Także Kamil, możesz się w międzyczasie podzielić tą inspiracją, może też skorzystamy. Marysia pisze właśnie postacie historyczne. No ja myślę, że tutaj tak naprawdę wszystko w ogóle zależy, zależy od waszej wyobraźni, co, co można w ogóle tam wrzucić. No i przede wszystkim właśnie od tego, jakiego przedmiotu uczycie. Jakby dla mnie proste było to, żeby wrzucić tam postaci literackie, no bo takie jest moje wykształcenie. A jak sobie myślę o promocji szkoły, to mi pierwsze co przyszło do głowy, to, to jakby na przykład nie mam rozmowa patrona szkoły z kimś. Agnieszka pisze rozmowa kelnera z gościem w językach obcych. Przecież też na przykład można to narzędzie wykorzystać. Okej, przepraszam, zniknęłam na chwilę. Drugim narzędziem, które, które chciałabym wam pokazać, to ActionBound. No i tutaj zaczyna się pierwsze zadanie aktywne dla was. Kamil pisze, że jest od prowadzenia fanpage'a szkoły i pewnie do takich fejkowych rozmów promujących szkołę wykorzystam. Super, fajnie. Dobrze, action bound. Więc chciałabym teraz was poprosić o to, żebyście wzięli swoje telefony i żebyście w swoich telefonach wyszukali w sklepach Playa, w takich sklepach, w których pobieracie aplikacje, żebyście wpisali tę aplikację ActionBound i żebyście ją pobrali na swoje telefony. Ona jest bezpłatna, ona nie zajmuje dużo miejsca. Oczywiście ci, którzy z was, którzy mają gdzieś tam telefon pod ręką. Także teraz chwileczkę na to, żeby aplikację pobrać. Pani Lucyno, także witam. A ja się powoli, Ania pisze, że już pobrała. Ja w międzyczasie w ogóle wam pokażę, jak ta aplikacja wygląda. Dobra. W tym. Oj, nie to chciałam kliknąć.
Tak wygląda strona, na której można zakładać swoje. Przepraszam, troszkę mi głos dzisiaj chyba siada, w której można otworzyć swoje własne boundy. Za chwileczkę zobaczycie, jak ona wygląda. Logo, tak jak widzicie, to jest takie A. No tak, jakby tak wam się powinna, tak wam się powinno wyświetlić w waszych sklepach Playa. I teraz proszę, żebyście aplikację odpalili i już szczerze mówiąc nie pamiętam, ale tam chyba w pierwszym pytaniu będzie was prosiło o to, żeby zgodzić się chyba na przetwarzanie danych. Szczerze mówiąc już nie pamiętam, na pewno trzeba kliknąć na I agree, ale nie dam sobie już ręki uciąć, co tam jest, bo korzystam z niej już chyba od 2 lat, więc nie pamiętam. A dla osób, które już pobrały, jakby domyślam się, o, zapoznanie się z regulaminem, tak, dziękuję. Dla osób, które już pobrały, to kiedy wejdziecie w swój panel, on się już wyświetli, to wyświetli wam się opcja do... Tutaj próbuję znaleźć coś większego. Wyświetli wam się to taka opcja, żeby zeskanować kod. I to jest ten, który kod wam wyświetlam, to jest ten kod, który chciałabym, żebyście zeskanowali. I przeniesie on was do gry. Będziecie musieli wpisać swoje imię, swój nick i wykonać zadania, które wam się wyświetlą. Tych zadań jest tylko 3, ponieważ jakby chodziło mi tylko o to, żebyście zobaczyli, o co w grze chodzi. Oczywiście tych zadań można tworzyć o wiele więcej. I zadania, po wykonaniu zadania klikacie next albo następne, w zależności od tego, czy pobrała wam się wersja polska, czy angielska. Nie do końca wiem, szczerze mówiąc, jak to działa, bo czasami jak robię to z dziećmi, z młodzieżą, pobiera im się polska wersja, czasami angielska, ale jakby to jest bardzo intuicyjnie, po prostu klikamy next, tam jakby nic więcej nie trzeba umieć, rozumieć. No i kiedy wykonacie wszystkie 3 zadania, trzeba kliknąć na załaduj albo upload, też właśnie w zależności od tego jaka jest wersja. Dorota i Ola piszą, że po angielsku, ale jakby dziewczyny, nie przejmujcie się, tam jakby naprawdę nic, to jest bardzo intuicyjne, jakby wyświetla się tylko właśnie to słowo next i tak naprawdę nic więcej po angielsku nie trzeba umieć. No właśnie, Agnieszka pisze, że ma polską. Muszę kiedyś doczytać na ten temat, jakby od czego to w ogóle zależy, bo szczerze mówiąc nie wiem. Także chwileczkę na to, żeby te osoby, którym udało się pobrać, żeby mogły wykonać zadania. A dla mnie chwileczka na to, żebym się napiła. Dla tych, którzy zostali, zadań nie wykonują, bo nie udało im się zainstalować albo wolą poczekać, to co mogę powiedzieć? Aplikacja jest darmowa, ale jako na przykład taką alternatywę dla... Agnieszka, że już imię chcą. Dobra, to Agnieszka, działaj. Wpisuj imię. Dla tych, którzy zostali, to taka informacja, że na przykład alternatywą dla Action Bound może być Action Track.
I ta aplikacja z kolei jest dla dzieciaków. Widzicie, że to jest PEGI 3, czyli już od trzeciego roku życia. Ale jakby znalazłam tę aplikację dzisiaj, moja znajoma animatorka używała tej aplikacji. Ja jeszcze się z nią nie zapoznałam. Ona jakby bardzo, bardzo pozytywnie się na jej temat wypowiadała. No widzę, że tutaj ludzie piszą, że aplikacja jest prosta w obsłudze, że dobrze nawiguje, że działa. No ale też jakby widzę, że są osoby, które, że są błędy. No ale tutaj na przykład ktoś napisał, że używa jej w bibliotece we Wrocławiu. Także też zostawiam Was z tą aplikacją do przetestowania jako inspirację. O tak, przepraszam, podaję jeszcze raz kod. Proszę. Już nie będę przepykiwała. Widzę, że Agnieszka już zrobiła. Po zrobieniu zdjęcia mam kliknąć zakończ, tak. Dobra. To ja jeszcze chwileczkę trzymam kod. Dobra. Widzę, że są już osoby, które wysłały. No to zobaczmy sobie. Wchodzę na moje konto. To jest bound, który dla Was przygotowałam. No i sprawdzam sobie. Klikam sobie na rezultaty. No i widzę, że całkiem dużo z Was rozwiązało. Także zobaczcie, wyświetlają mi się wszystkie osoby, które się zalogowały, które wzięły udział w grze. Wyświetla mi się, ile minut, sekund zajęło im rozwiązanie zabawy i ile punktów otrzymali. Zobaczmy sobie jakieś przykładowe. Mamy Monikę, zdjęcie kubka, super, też taki kubek mam w domu. Ok. Poprawna odpowiedź, jest to Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zobaczymy, czy nam się uda machanie zobaczyć. A. Udało się, ale w międzyczasie też słyszę, że ja gadam. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze dwa jakieś przykładowe. O, może moja imienniczka Aga. O, nie ma zdjęcia kubeczka, ale jest poprawna odpowiedź. Właśnie, jak jest z tymi zdjęciami, filmikami? Czasami rzeczywiście coś się może nie dodać. Mi się to zdarza, no nie wiem, zdarzyło mi się może ze 2-3 razy, że na przykład jakiemuś dziecku się nie dodało. To jest kwestia tego, że albo się na przykład coś źle doda, albo na przykład dziecko źle kliknęło, żeby się dodało, tylko po prostu poszło dalej. No ja to rozwiązywałam w taki sposób, że po prostu to zazwyczaj się zapisuje w galerii telefonu. Zobaczmy jeszcze Renatę. Mamy kubeczek. Ładny kubeczek. Mamy poprawną odpowiedź. Ciekawe, czy komuś się nie udało odpowiedzieć poprawnie. No i jeszcze kogo my tutaj... Ojej, jak Was dużo rozwiązało w tym momencie. Widzicie, że już 4 strony jest do przepykania. A to zobaczmy Patryka. Mamy jakiegoś pana. No, mamy kubeczek, wygląda na dobrą wodę, mamy poprawną odpowiedź, mamy filmik. No, chyba się pomachać nie udało, ale coś się udało nagrać i
Okej, dobra. No i chyba tyle. Już nie będziemy dalej, dalej oglądać. Tam widziałam jakieś takie bardzo ładne imię. O, właśnie Zuza. Uwielbiam to imię. Zobaczmy, czy się udało. Udało się. O, jest wspaniały kubek. Bardzo ładny, ceramiczny. Filmik też jest. Tak. I jak widzicie, bardzo szybko, szybko dodające się rzeczy. Też możecie zobaczyć tutaj na górze, ile w ogóle osób zakończyło. 36 osób zagrało. Możecie wyświetlić sobie wszystkie, jakby zbiorczo, wszystkie zdjęcia, które zostały dodane. O, jaki piękny kolejny kubek. O, przepraszam, ale po prostu takie piękne te kubki. Możecie wyświetlić sobie wszystkie zbiorcze wideo, które zostały wysłane. Wszystkie odpowiedzi na quizy, czyli że 34 odpowiedzi były poprawne, dwie odpowiedzi były niepoprawne. Ktoś, widzę, dał się podpuścić. No i jakby ile w ogóle w ciągu ostatnich 12 dni zostało ukończonych rozgrywek. Ok. I tak, co zrobić, żeby w ogóle takiego bounda założyć? Kiedy wejdziecie sobie na swoją, zobaczę, czy są jakieś pytanka. Małgosia pyta, czy muszą posiadać telefon komórkowy. Muszą posiadać telefon komórkowy, ewentualnie mogą grać na tablecie. Jaka to apka? Jest to apka Action Bound. I żeby założyć swojego własnego, to musicie wejść na tę stronkę. Już chwileczkę. Dobra. Dobra. Aplikacja jest darmowa. I teraz tak, jak tworzymy nowego bounda? Klikamy po prostu na New Bound, wpisujemy sobie nazwę, wpisujemy, no dobrze, może już nie będę tak, darmowe narzędzia, inspiracje. Wpisujemy sobie URL-a, czyli pod jakim linkiem będzie można odnaleźć naszą grę. CEO narzędzia. I wybieramy sobie, czy gra ma być dla pojedynczych graczy, czy ma być dla zespołu. Wtedy wy mieliście tak, że wyskakiwało wam tylko jedno pole do wpisania imienia. W tym przypadku tych ról wyskoczy kilka. Wybieracie też, czy wykonywanie zadań może być, trzeba wykonywać je po kolei, czy na przykład może być tak, że wykonujemy jakieś zadanie, przeskakujemy, wracamy do jakiegoś zadania. No i po wyborze klikamy sobie Create Bound. I tworzy nam się nowa gra. I tak, dodajecie sobie kolejne zadania, klikając na ten niebieski przycisk, na ten plusik. I po prawej stronie wyskakuje wam, jakie rzeczy możecie dodawać. Czyli możecie na przykład dodawać misje. Misje polegają na tym, że... Zrób zdjęcie, że możecie poprosić uczestników, żeby albo wpisali tekst, albo zrobili zdjęcie, albo dodali wideo, albo dodali audio, albo nie zrobili nic. Nie wiem.
Nie wiem, nigdy z tego nie korzystałam, nie wiem na czym polega zrobienie niczego. To chyba po prostu może być taka plansza, na której tylko coś napiszemy i będzie można kliknąć przejście do następnej karty. No i możemy sobie na przykład wybrać, żeby zrobić zdjęcie, wybieramy sobie źródło, czy to ma być z galerii, czyli już rzeczy, które uczeń, uczennica ma na swoim telefonie, czy z kamery, czyli tak jak wy robiliście, trzeba zdjęcie zrobić i wtedy je dodać. I możemy sobie oczywiście te wszystkie rzeczy w stylu wyboldować, wyjustować. Możemy wstawić sobie jakiś link po to, żeby uczniowie, uczennice musieli coś obejrzeć. Możemy też, widzieliście, że mieliście jakieś zdjęcia, które jakoś charakteryzowały to pytanie, więc ja też sobie jakieś zdjęcie dodam. Dajmy teraz tego pieska. Ono, zobaczcie, wyświetla się w zakodowane, ale nie martwcie się, bo kiedy kliknę sobie dodaj, to ono się już będzie wyświetlało ładnie. I w każdym momencie to, co dodałam, mogę edytować, mogę coś poprawić. Zrób, nie wiem, niech będzie, zrób fajne zdjęcie. Okej. I tych rzeczy, które możecie, ja ich nie będę tutaj omawiać, bo chciałabym Wam pokazać też kilka różnych innych rzeczy. Widzicie, że możecie dodawać kilkanaście. Macie tutaj find spot, chociaż szczerze mówiąc, ja z tego nie korzystam. Polega to na geolokalizacji, czyli trzeba mieć włączoną lokalizację. Zaznaczamy wtedy na mapie, do jakiego miejsca uczniowie, uczennice muszą dojść. Ja z tego nie korzystam z prostej przyczyny, że to rodzi czasami komplikacje, uczniowie nie do końca trafiają tam, gdzie trzeba, dość często to zawodzi, ale jakby do wykorzystania, za chwileczkę Wam jeszcze pokażę inną aplikację, która jakby bardziej na tym polega, żeby docierać w konkretne miejsca. Tutaj macie pole informacja, czyli to jest takie zwykłe pole, gdzie ja zazwyczaj wpisuję regulamin i tutaj jakby nic, jakby nie dodajemy żadnego zadania. Przerzucę sobie je na górę, skoro to ma być regulamin. No i jeszcze ta inna opcja, którą mieliście, czyli dodawanie quizów. I ja ustawiłam, to się jakby z automatu ustawia, że dostaliście 100 punktów, ale oczywiście tych punktów możecie zmieniać, ile jest za konkretne zadanie. Wpiszę sobie jakieś pytanie, ile lat, ile książek napisał Adam Mickiewicz. Dzisiaj tak z tym Mickiewiczem. I tutaj wybieramy, jakie będą odpowiedzi. To, co ja u Was dałam, to było kilka odpowiedzi. 5, 3, 20. No i dodajemy je sobie w nieskończoność. Zaznaczamy, która odpowiedź będzie poprawna. Możemy też dodawać innego rodzaju testy, czyli na przykład testy, gdzie trzeba coś posortować. Mama, tata, ciocia. Okej. I kolejność ma być taka, że trzeba ułożyć mama, ciocia, tata, powiedzmy.
I zadaniem uczniów wyświetlą im się tutaj właśnie te trzy odpowiedzi i będą musieli je przeciągać, tak żeby one ułożyły się w odpowiedniej kolejności, czyli na przykład, nie wiem, ułożenie dat, ułożenie, nie wiem, ułożenie planet, w jaki sposób, jakby kolejności planet. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o Action Bound. Kiedy jakby dodacie sobie całą swoją zawartość, to jakby jeszcze możecie zmienić sobie ustawienia. Tutaj dodajemy to zdjęcie, które Wam się na początku wyświetliło, czyli CEO. Ja tutaj sobie ustawię jakiś znak zapytania. No i na samym końcu, kiedy już całą grę stworzycie, to po pierwsze możecie ją przetestować, a jak już wszystko jest ok, to klikacie na online. Coś mój internet. O, jest. Klikacie na online i gra jest już dostępna. To jest ten kod, który uczniom, uczennicom musicie udostępnić, żeby mogli zagrać. Możecie też pobrać całą stronę, gdzie jakby wyświetli się to zdjęcie tytułowe, opis. Więc można wysłać i w taki sposób. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj w waszej rozgrzewce webinarowej. Na waszej nie wyświetliło się. Powinny się dodać te wszystkie rzeczy. Nie mam pojęcia, dlaczego się nie dodały. No nic, nieważne. Może się jeszcze nie wczytały. Także tak wygląda dodawanie, tworzenie własnych boundów. Widzicie, że można w nie grać zdalnie, więc dzieciaki, młodzież nie musi wychodzić z domu. Dobra. Zatrzymaj udostępnianie. Patrzę, czy ta aplikacja... Okej, dobra. Widzę, że Ania już mi pomaga w odpowiedziach. Dzięki bardzo, Ania. I w międzyczasie, jak część z Państwa nie grała, to mówiłam jeszcze o drugiej aplikacji, czyli o aplikacji Action Track. I to jest ta aplikacja, o której wspomniałam, że nie znam jej jeszcze, że z niej nie korzystałam, ale korzystała z niej moja zaprzyjaźniona animatorka i widziałam, że była bardzo zadowolona. Ja ją w ogóle zobaczyłam dopiero wczoraj, także nie jestem Państwu w stanie opowiedzieć o niej więcej, ale zostawiam jako taką inspirację, coś do sprawdzenia. Z tego, co widziałam, to ona przede wszystkim właśnie opiera się na geolokalizacji, ale jakby nie jestem pewna, proszę sobie pogrzebać i przetestować. Podejrzewam, że ona może być bardzo podobna do Action Bound. Z tego, co czytałam, ma bardzo prosty panel. Dobra. Patrzę, co przygotowałam dla Państwa dalej. Okej. Kolejna aktywność. Poproszę, żebyście znowu wzięli swoje telefony. Pewnie duża część z Was zna tę aplikację, ale dla tych, którzy nie znają, to mała inspiracja. Proszę, żebyście wzięli swoje telefony i wpisali, przepraszam, źle, kahoot.it. Oj, przepraszam, źle, nie wpisujcie proszę kahoot.com,
Przepraszam, wpiszcie proszę kahoot.it. I umieściłam na czacie, że to ma być kahoot.it. Jakiś mi się tutaj psikus w prezentację wkradł. I publikacja, narzędzie dość proste, wiem od uczniów, od uczennic, że w ogóle część z Was wykorzystuje je nawet do przeprowadzania klasówek, kartkówek, więc myślę, że dużo z Was je zna. I po tym jak wejdziecie w swoich telefonach, to wyświetli Wam się prośba o wpisanie PIN-u i ten PIN to 328-5344. I już widzę, że pierwsze osoby dołączają. Po wpisaniu PIN-u trzeba wpisać swoje imię dla tych, którzy po raz pierwszy korzystają z aplikacji. Widzę, że bardzo szybko dołączacie, więc domyślam się, że dużo z Was aplikację zna. Ale może pytania, które się pojawią, mogą też być czymś nowym dla Was. To dla mnie to będzie znowu czas na napicie się czegoś. Dobra. Mam zielone tło, nie mogę wejść. Kasia, nie wiem, co oznacza zielone tło. Może spróbujesz jeszcze raz załadować telefon? Czekamy, musi Pani poczekać na start. OK. Dziękuję, że pomagacie, bo czasami... OK. Czasami ja też nie wiem, co może oznaczać. Gdzie szukać to na telefonie? Ola, na telefonie po prostu musisz wejść w swoją przeglądarkę i wpisać... Wszyscy mamy zielone tło? Dlaczego wszyscy macie zielone tło? To jest w ogóle gra, już kolorowo, dobrze. To jest w ogóle gra, która gra. Test, który jest przygotowany na podstawie raportu, chyba już z 2017 roku. I poprawna odpowiedź to było 68% rozmawia o swoich zainteresowaniach w internecie, czyli jakby rozmawia z innymi użytkownikami o tym, co ich interesuje. Kolejne pytanie wygrywa Marlena. YouTuberka, od której możemy uczyć się języka angielskiego, to... odpowiedzi. Dla tych osób, które nie znają, to bardzo polecam. Raczej do nauki dla starszych uczniów, ale bardzo fajny sposób nauczania tych na przykładach właśnie filmów, seriali i gier.
co myślę, że uczniów może zainteresować. Marlena dalej na przodzie. Ilu uczniów prowadzi swoją stronę internetową albo fanpage na Facebooku? No i to jest niestety bardzo, bardzo smutna informacja, bo to badanie dotyczyło właśnie przede wszystkim kreatywności uczniów w internecie. No i okazuje się, że bardzo mało uczniów prowadzi swoją własną stronę, swojego własnego bloga, więc ta kompetencja w ogóle tworzenia, pisania, jakby kreatywności w internecie, a nie tylko odbierania kontentu, czytania, udostępniania dalej postów, jest bardzo niska. Jakby uczniowie przede wszystkim rzeczywiście czytają, oglądają, udostępniają, a bardzo rzadko sami tworzą. Gosia się wysunęła na prowadzenie quiz. Już mogliście się spodziewać, że to będzie mały procent, 6,5%. Jak prowadzę warsztaty z uczniami, uczennicami w szkołach, to oni czasami mi rzeczywiście opowiadają o tym, że na przykład założyli konto na YouTubie, założyli jakąś swoją własną stronę, nagrali dwa filmiki, wrzucili jakieś 2-3 posty, no i na tym się to skończyło, ponieważ po pierwsze brak systematyczności, a po drugie jakby brak jasno określonego celu, po co w ogóle mieliby to robić, no i w ogóle zniechęcenie po tym, że na przykład mało osób to czyta, mało osób to ogląda, a myślę sobie, że to też jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby wykorzystywać edukacyjnie właśnie stworzenie stron, blogów, stron na Facebooku, kont na Instagramie, ponieważ to też będzie taka umiejętność, już jest taka umiejętność, która wymagana jest w wielu pracach, jakby na wielu różnych stanowiskach. Gosia na prowadzeniu. Czuks, czyli jeden z YouTuberów, dość popularny, tak jak widzicie po liczbach, które się tutaj pojawiły, po cyfrach, jeden z YouTuberów, którego młodzież ogląda. Mhm. 150 tysięcy, dzisiaj jeszcze sprawdzałam te cyfry, żeby zaktualizować dla Was. Kasiulka wysunęła się na prowadzenie. Tutaj zaskakujący wynik, ponieważ tylko 40%. Niestety nie pamiętam już, co oznaczało regularnie, czy to było raz w tygodniu, czy to było dwa razy w tygodniu, ale spróbuję ten raport później gdzieś odszukać w czeluściach, poproszę Anię, żeby dla chętnych go podesłała. Bo ten Kahoot jest w ogóle właśnie, tak jak mówiłam, sprzed jakichś 2 lat.
No i tutaj już myślę, że wiedzieliście, że 16%, że raczej nie te większe cyfry. To też w ogóle myślę sobie, że ten wolontariat w internecie to bardzo ciekawe zjawisko, coraz bardziej popularniejsze. Myślę, że też obecnie, kiedy jakby zaangażowanie się w wolontariat poza internetem jest praktycznie niemożliwe, to myślę, że to może być fajna opcja, żeby młodzież się zagłębiła w to. 6%. To szkolenie akurat nie jest o możliwościach wolontariatu w internecie, ale chętnie bym Państwu innym razem poopowiadała, jakie są w ogóle opcje. Oglądanie filmów na CDA jest legalne. CDA, czyli jedna z platform do oglądania filmów za darmo, powiedzmy, że tak. Czy jest legalne? Tak, ale czy właściwe? Teoretycznie jest legalne, ponieważ to nie my umieszczamy te treści, tylko my te treści oglądamy, więc teoretycznie jakby prawo nic nie może nam zrobić. Więc no to jest jakby takie bardzo śliska rzecz, jakby co, jak to właściwie jest. Ale jeżeli chodzi o polskie prawo, to oglądać możemy. Tego robić nie możecie, zdecydowanie nie możecie tego robić. I skoro jest dość dużo odpowiedzi tak, to za chwileczkę Wam pokażę, gdzie możecie legalnie zdjęcia pobierać, ale pamiętajcie o tym, że bez względu na to, czy jest to internet, czy jest to biblioteka tradycyjna, czy cokolwiek innego, jeżeli chodzi na przykład o książki papierowe, przyzwyczailiśmy się do tego, że one mają prawa autorskie, że mają jakiegoś autora. W internecie często o tym zapominamy. Czasami tego autora po prostu trudno jest znaleźć, bo to zdjęcie gdzieś tam po prostu lata po całym internecie. Ale pamiętajcie, że autora ono zawsze ma i po prostu pobrać tego zdjęcia nie mogę. Oczywiście jest dozwolony użytek edukacyjny, ale pamiętajcie, że jeżeli na przykład to zdjęcie, na przykład wykorzystane do prezentacji, umieszczacie na waszej stronie internetowej szkoły czy na Facebooku, to pamiętajcie, że ono już poza mury szkolne wychodzi. No i zawsze w ogóle opowiadam na jakieś szkolenie dla nauczycieli, dla nauczycielek, taki przykład z panią, która nazywa się Justyna Pap, która robiła zdjęcia znanym osobom, na przykład Czesławowi Miłoszowi, i to zdjęcie Czesława Miłosza wyskakiwało bardzo wysoko w wyszukiwaniach i sporo szkół, różnych instytucji z tego zdjęcia korzystało. No i prawnik tej pani wysyłał do szkół, instytucji właśnie list, przepraszam, brakuje mi dzisiaj słów, wezwanie do zapłaty za bezprawne używanie zdjęcia, za naruszenie praw autorskich. Sama takie dwie szkoły znam, jedną instytucję, także pamiętajcie o tym, że po prostu zdjęć pobierać nie możecie z internetu. Zuza na prowadzeniu i ostatnie pytanie.
Super. Bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Pixabay.com. I klikam next. Trzecie miejsce Kasiulka. Drugie miejsce Agnieszka. I pierwsze miejsce Zuza, czyli moje ulubione imię. Super. Gratuluję Wam, dziewczyny. I Kasia, jestem na podium. Pytanie Ewa, czy do użytku szkolnego nie można? Tak, przepraszam, bo przeglądam w ogóle co na czacie. Ewa, do użytku szkolnego możesz, jeżeli to zdjęcie nie wychodzi poza szkołę. Na tym jakby polega użytek edukacyjny. Jeżeli coś, z czego korzystasz, wychodzi poza szkołę, no to oczywiście wtedy już nie możesz. Użytek edukacyjny obowiązuje w murach szkolnych. Patrzę, czy tam jeszcze jakieś pytanie było. Chyba już pytań jakichś nie było. Gratulacje od Asi, ja też gratuluję wszystkim. No i słuchajcie, jeżeli właśnie chodzi o to legalne pobieranie zdjęć, to tam padła dość dużo osób wpisało, wybrało to poprawną odpowiedź, czyli że jest to Pixabay.com. I to jest właśnie jedna ze stron, która jest bankiem zdjęć, z których możecie korzystać bezpłatnie. Jakby wyświetla Wam się przeglądarka, w której... Ktoś mi się nie chce pisać? O. Wyświetla Wam się przeglądarka, w której możecie wyszukiwać interesujące Was zdjęcie. Ja sobie wyszukam kota. Na samej górze wyświetlają Wam się zdjęcia komercyjne, ta pierwsza linijka, także pamiętajcie, tam nie pobieramy, no ale później wyświetlają Wam się już wszystkie darmowe zdjęcia, z których możecie korzystać legalnie. Zobaczcie, te zdjęcia są bardzo ładne, mimo że są darmowymi zdjęciami. I wybierając sobie zdjęcie, klikamy na nie, no i zobaczcie, tutaj po prawej stronie wyświetla Wam się, że użytek jest darmowy, możecie nawet pobierać do użytku komercyjnego, czyli na przykład możecie sobie stworzyć album z kotami i go sprzedawać i na tym zarabiać. A druga rzecz to, że na Pixabay zdjęcia, w ogóle pliki, bo są też tutaj filmy czy grafiki wektorowe, nie wymagają przypisania. Nie wymagają przypisania, to oznacza, że nie musicie podpisywać nawet autora zdjęcia. Co na przykład w tworzeniu jakichś plakatów, ulotek, myślę, że jest bardzo istotne i jakby ułatwiające tworzenie plików. Tych banków zdjęć jest bardzo dużo. Na Pixabayu są bardzo ładne zdjęcia. Może ja w ogóle od razu wrzucę Wam link na czat. Okay. Inną stroną, z której ja korzystam, to jest pexels.com. Ona działa dokładnie tak samo. Lubię też bardzo zdjęcia z Unsplash, chociaż ona jest już po angielsku, ale zdjęcia też ma bardzo ładne. Och, jakie piękne. Także to też Wam zostawiam i wrzucam. A co z tą wyszukiwarką googlowską? Zobaczcie, jeżeli wyszukuję sobie to zdjęcia w Google'ach, wejdę sobie w grafikę, wyskakuje mi mnóstwo tych kotów. Jeżeli chcę pobrać zdjęcie, które jest darmowe i legalne, to muszę wejść tutaj w narzędzia i zobaczcie, wyświetli nam się prawo użytkowania.
I tutaj wybieram sobie licencję Creative Commons. Wtedy wyświetlą mi się zdjęcia, które są właśnie na tej licencji, przy czym licencje Creative Commons w Polsce to są 4 licencje i każda z tych licencji wymaga opisania autorem, czyli jeżeli korzystacie z tych zdjęć, to tutaj zobaczcie, jest też dużo zdjęć z Pixabaya, więc jakby wchodząc na to autora nie musicie opisywać, ale na przykład, tutaj nigdzie nie wyskoczyło, ale na przykład Wikipedia, o tutaj wyskoczyła Wikipedia. Wikipedia jest taką platformą, gdzie opisywać zawsze musicie, czyli jeżeli chcecie skorzystać z tego zdjęcia, to musicie opisać, że autorem jest Maciek Szostek. Czasami ten autor jest bardzo trudny do znalezienia, więc to, co ja Wam jakby polecam, to jest zawsze proste, to rzeczywiście korzystanie z tych stron, które są bankami darmowych zdjęć, wtedy pobierając, po prostu macie pewność, że pobierane zdjęcie jest legalne. Okej. Polecam też kabum.com. O, super, fajnie. Dzięki bardzo, Kamila. Sprawdzę sobie od razu skopiuję, wkleję w przeglądarkę. Super. O, też widzę bardzo ładne zdjęcie. Super, fajnie, dzięki bardzo. Dobrze, wracając do naszej prezentacji. Dobra. Narzędziem, które jeszcze chciałabym Wam, jeszcze pokazać, to Flipgrid, Wakelet i Sway. I może zaczniemy od Swaya, bo myślę, że może być on najmniej znanym urządzeniem, a jest bardzo fajnym narzędziem. Często z niego korzystam z młodzieżą. I to jest narzędzie, które pozwala do tego, darmowe. Oczywiście jakby wszystkie narzędzia, które dzisiaj pokazuję, są darmowe. To jest narzędzie do tego, żeby tworzyć proste strony internetowe. Oni to nazywają, że to są strony wizytówki i portfolia, jakby tutaj jest kilka przeróżnych szablonów, z których można korzystać. To jest jedna ze stronek, którą stworzyłam z młodzieżą. To był projekt dotyczący problemów w ich miejscowości, dodane przez nich filmy, zdjęcia, dalej filmy, jakieś rzeczy, loga, uczestnicy, organizatorzy. Tak wygląda przygotowana przez nich stronka. Przygotowanie takiej strony to jakaś godzina. Jak się już pozna system, to w ogóle można ją zrobić bardzo szybko. I co zrobić, żeby stronę stworzyć? Narzędzie jest Microsoftu, jak pewnie mogliście zobaczyć szybko, jak przepykiwałam. I tak, kiedy założycie sobie konto, wyświetli Wam się panel, w którym na samym początku wyświetlał Wam się Sway, który założyliście. No i później wyświetlą Wam się szablony, z których możecie skorzystać, albo inspiracje przeróżnych stron, które już zostały stworzone, tak żeby się zainspirować. No i zobaczcie, przeglądamy sobie przeróżne szablony, troszeczkę ich tutaj jest.
Wybieramy sobie szablon, który nas interesuje. Wyświetla nam się, jak ten szablon wygląda. Zobaczcie, tutaj przewijanie jest w drugą stronę. Mamy stronę. Jeżeli nam się podoba, to klikamy sobie na rozpocznij edytowanie tego swoja. I wyświetla Wam się cała strona, jakby wszystkie elementy, z których strona jest zbudowana. I naszym jedynym zadaniem jest edytować te rzeczy, które tutaj są, plus dodawać, jeżeli chcemy, dodawać nowe elementy. Rozmawiamy o darmowych narzędziach. Widzicie, podmienione już. Dodam sobie, przepraszam, już tak, bo widzę, że jest mało czasu, więc już troszkę tak szybciej próbuję kliknąć. Tak jak powiedziałam, możecie dodawać cały czas nowe rzeczy, edytować, więc po prostu klikając pomiędzy tymi poszczególnymi panelami, wyskoczy Wam właśnie taki zielony plusik z opcjami, co w ogóle możecie dodać. Ja dodam sobie już jakieś zdjęcie. Dam tego Adama Mickiewicza. Okej. No i mam Adama Mickiewicza, akurat ta jakość zdjęcia była straszna, więc on mi się rozpikselował, ale jakby na tym to polega. Zobaczcie tutaj w tym moim swayu tej niedrzwicy. No wygląda to dokładnie tak, widzicie, powrzucane zdjęcia, zdjęcia zostały poopisywane, powrzucane materiały wideo, przy czym jeżeli będziecie wrzucali materiały wideo, to polecam Wam, żeby wrzucić je na YouTube'a, a później wrzucić tutaj linki, one też się będą wyświetlały bezpośrednio jako filmy, ale będą się szybciej ładowały. Jakby wrzucając tutaj na serwer, one się później długo odtwarzają. No i tyle. Bardzo, bardzo proste narzędzie. Widzicie, jakby te pola tutaj są, jak się na to patrzy, jakby nie wygląda to jakoś specjalnie efektownie. Jak się już odtwarza, to wygląda narzędzie bardzo fajnie. Ok, wrzucam link, wrzuciłam link, proszę bardzo. I oczywiście też Sway jest darmowy. I taka link Wam rzuciłam i takie może coś, co Wam pomoże, bo pamiętacie, jakby widzicie, że czasami te linki są bardzo, bardzo długie, więc jeżeli link chcecie skrócić, to możecie na przykład korzystać z teamy.pl. No i zobaczcie, skróciło mi do linku, który ma 5 literek, no zwłaszcza w tych takich, nie wiem, jakieś długie artykuły, wtedy to szczególnie nie działają po kilku dniach. A to ciekawe, Agnieszko, nie wiedziałam tego, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że mi do tej pory tak się nie zdarzyło, ale
Może, muszę to sobie przetestować. Będę patrzyła teraz na ten link, który wam wysłałam, po ilu dniach on rzeczywiście przestanie działać. Zobaczymy. Tutaj Marysia proponuje jeszcze jakiś inny, który woli. Dobrze, i słuchajcie, został mi jeszcze, nie zdążyłam wam pokazać, więc tylko wam wspomnę o tych narzędziach. O, właśnie Marysia napisała, że Bitbobka.ly nie usuwa. I właśnie mi się też wydaje, że to, z czego ja korzystam, że ono też nie usuwa, ale muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie. Chciałam wam jeszcze, więc tylko wam zostawiam dwa narzędzia. Jedno narzędzie to Flipgrid, które pozwala na prowadzenie takich dyskusji w formie krótkich nagrań wideo. A drugie narzędzie to jest Wakelet, czyli takie narzędzie. Widzę, że Marysia usunęła posty, usunęło jej posty, to w takim razie korzystajcie z tego, co Kamila poleciła. Już wam wklejam linki do tych dwóch rzeczy, czyli do Flipgrida. Okej, a druga rzecz to Wakelet. I tak, Wakelet jest narzędziem podobnym do Pocketa. Okej. Bo jest takim narzędziem, gdzie możemy sobie gromadzić przeróżne pliki. Tutaj akurat są filmy, bo jak prowadzę szkolenia, to zawsze proszę uczestników, żeby wrzucili jakąś swoją ulubioną piosenkę, więc tak jak się domyślacie, nie wymaga to logowania. Przy ustawieniu, żeby był on dostępny dla wszystkich, jakby wystarczy wysłanie strony i wszyscy mogą dodawać pliki. Wy jako administratorzy możecie te pliki usuwać oczywiście. Ja z tego narzędzia korzystałam przy na przykład realizacji projektu, gdzie z moimi dziewczynami z fundacji przygotowywałyśmy sobie przeróżne materiały na takie szkolenia ekologiczne, wrzucałyśmy sobie je w konwersacji na Facebooku, no i później po prostu było szaleństwo, żeby je odnaleźć, więc wtedy zaczęłyśmy korzystać z Wakeleta, no i właśnie na plus to, że nie musiałyśmy się logować do niego za każdym razem, a w każdym momencie mogłyśmy sobie na warsztacie do niego wrócić. No i tak samo jak na Padlecie możecie tutaj wrzucać linki, pliki, notatki, tworzyć PDF, wszystkie przeróżne rzeczy, z których tylko chcielibyście korzystać. A drugim narzędziem jest Flipgrid. I Flipgrid polega na tym, że możecie nagrać sobie pytanie w formie wideo, czyli na przykład, nie wiem, opowiedz o ostatniej książce, którą ostatnio przeczytałeś, i wasi uczniowie nagrywają odpowiedzi, te odpowiedzi wyświetlają się tutaj na dole, wy też możecie je zatwierdzać. Możecie otworzyć swoje własne grupy, czyli klasy, które będą filmik dostawały. Wiem, że Flipgrid, jak przyszła ta pierwsza fala pandemii, był dość często wykorzystywanym narzędziem. Też jest darmowy. Tak, Jola, tak, taka tablica jak Padlet, tylko inaczej wyglądająca. Ja akurat ją troszkę bardziej lubię.
No i słuchajcie, jako podsumowanie szkolenia i jako taki sposób na otrzymanie informacji zwrotnej, to ostatnim narzędziem jest narzędzie Mentimeter, też darmowe. I ja bym chciała Was poprosić, kliknę sobie tylko, utworzę sobie nową prezentację, tak żebyście zobaczyli. Wybieram sobie chmurę wyrazów, wpisuję sobie pytanie, jak było na dzisiejszym szkoleniu. Wybiorę sobie, że dwie możliwe odpowiedzi, a Was proszę, żebyście weszli na stronę www.menti.com i wpisali kod, który tutaj się wyświetlił, czyli tutaj widzicie na górze 8307285, ja już go też przepisuję Wam. 8307285285. Wyświetli Wam się coś takiego, menti.com i w tym miejscu trzeba wpisać ten kod. Już zaraz pokażę, gdzie ten kod się wyświetla. Jeszcze raz. Wpisuję kod. Wyświetla mi się pytanie, jak było na dzisiejszym szkoleniu. Wpisujemy dwie odpowiedzi i klikamy Submit. I oczywiście odpowiedzi są anonimowe. I zobaczcie, kiedy Wy odpowiadacie, od razu mi się wyświetla chmura odpowiedzi, wyświetla mi się tutaj na dole, ile osób odpowiedziało, już 21. I to można sobie pobrać jako JPEG, jako PDF, możecie to wydrukować, możecie zamieścić na stronie. I tam pytanie, które się pojawiło, to ten kod wyświetla się tutaj nad pytaniem, wyświetlił się ten kod, czyli to 8307. Więc tutaj ten kod podajecie uczniom, uczennicom, żeby mogli wykorzystać Menti, żeby mogli go wypełnić. Dobra. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za aktywne uczestnictwo. Tym wszystkim, którzy dotarli gdzieś tam później, to będzie, chciałam Wam, mój ostatni slajd się nie chce wyświetlić, ach, mówi się trudno. Tym wszystkim z Państwa, którym, o jest, dziękuję za uwagę, którym nie udało się dotrzeć na czas, to będzie nagranie, także zapraszam nas na YouTube'a Centrum Edukacji Obywatelskiej, żeby móc go obejrzeć. I Ania jeszcze coś na koniec chce powiedzieć. Tak, też Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Agnieszka za poprowadzenie tego webinaru. Tutaj Daria wkleiła na czacie jest link do pobrania zaświadczenia, więc jeżeli mają Państwo potrzebę po prostu wygenerowania takich zaświadczenia, to prosimy sobie skopiować ten link i potem go po prostu pobrać. Daria jeszcze raz tutaj wkleiła, żeby to było widoczne. W takim razie dziękujemy Państwu bardzo. Jutro pojawi się nagranie z tego webinaru. Gdyby ktoś chciał obejrzeć, albo go przekazać dalej. Zapraszamy na kolejne webinary i mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. I życzymy spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.